Iron Fist Team prezentuje. Walka numer 5. Po raz pierwszy podczas Iron Fist w ringu pojawią się panie. Muay Thai, kategoria wagowa 57 kg. Zapraszam na ring Joanna Jędrzejczyk, Arachion Olsztyn. It's been a long time. Been a long time coming. It's life or death for me, man. But you know, there's no turning back now. This is what makes me. This is what I am. Feel me? You can hate me now, QB, but I won't stop now. Cause I can't stop now. Braveheart, you can hate me now. Come on. But I won't stop now. Cause I can't stop now. You can hate me now. You can hate me now. Do it now. Do it now. Do it now. Do it now. Don't hate me. Hate the money I see. Clothes that I buy. Ice that I wear. Flows that I try. Close your eyes. Picture me rolling. Sixes. Money folding, chickens, honeys that swollen, the richest, knives get in ya, most critically acclaimed, Pulitzer, prize winner, best storyteller, thug narrator, my style's greater, model data, big threat to a lot of you haters, commentators. Joanna Jędrzejczyk, Arachion Olsztyn, to pierwsza zawodniczka, która pojawiła się w ringu, czas na drugą, Marta Chojnowska, CSW Płock. Szanowni Państwo, czas na walkę numer 5 podczas gali Iron Fist 4. Joanna Jędrzejczyk kontra Marta Chojnowska po raz pierwszy na gali Iron Fist. Przed Państwem panie! Witamy ponownie. Tym razem w ringu mamy panie w narożniku czerwonym, Joanna Jędrzejczyk, aktualna mistrzyni świata IFMA amatorów Muay Thai, dwukrotna zresztą, zdominowała kategorię 57 kg w Polsce na lata. Mieszka i trenuje na co dzień w Holandii u samego Ernesto Hosta. W narożniku niebieskim Marta Chojnowska, aktualna mistrzyni świata Federacji WAKO w K1. Śmiało mogę powiedzieć, że mimo, że są to dziewczyny, ta walka może typować do najlepszej na tej gali, najbardziej widowiskowej. Inaczej niż to ma w przypadku mężczyzn, dziewczyny zawsze zaczynają bardziej agresywnie. Jest to zawsze większa zawziętość towarzyszy tym walkom. O,
widać trochę sportowej złości, docisnęła Marta rywalkę trochę do ziemi przy tym stawianiu. Jest to taki trik stosowany w Muay Thai, gdy się obali przeciwnika, lekko się go dociska, tak żeby uszło z niego troszkę jeszcze powietrze, żeby troszkę tego, tej kondycji zabrać, zanim wstanie z powrotem na ring. Rodem z MMA. Tak, rodem z MMA, tak. Jest to niedozwolone, aczkolwiek ciężko przez sędziego do wychwycenia. Znam Martę bardzo dobrze, wiem, że jest to taki troszkę diabeł wcielony. Ma taki charakter złośnicy i widzę, że tutaj to pokazuje. Narożniku Marty, zawodnik obecnie KSW Team, Marcin Urżalski, niegdyś najlepszy polski kickbokser wagi ciężkiej, czyli jest się od kogo uczyć. No mówię, ta walka będzie naprawdę, to jest dopiero pierwsza runda, a patrzcie jak żywiołowo. O, piękna kombinacja. I mamy liczenie, zamroczona Marta Chojnowska. Ale już wcześniej widać było, że zawodniczka poczuła się pewnie i wykorzystała tą chwilę nieuwagi. To co powiedziałem, bardzo mocny, otwarty atak zaczęły obydwie bardzo mocno. To spowodowało otworzenie się rywalki i nadzianie się na kontrę prawym high kickiem. Świetnie zrobiła to Joanna Jędrzejczyk, zresztą wielokrotnie trenowała w Holandii i w Tajlandii, gdzie stawia się właśnie na kopnięcia i ma te kopnięcia naprawdę bardzo mocno. W tym momencie naprawdę zaznaczyła swoją przewagę. Myślę, że ta runda powinna być punktowana. Tak, ta runda 10-8 jest dla Joanny Jędrzejczyk, tak. Może powiedzieć, od połowy rundy narzuciła swojej rywalce swoje zasady gry. Tak. Odczuwa, bardzo dobrze używa też kopnięć frontalnych, front kicków. Tak. Bardzo dobrze z nich korzysta. Tak, świetny clinch. Świetny. Jest trochę sportowej złości. Widzę, że pani nie darzą się sympatią. Tak jak mówiłeś, widać, że mamy do czynienia z pojedynkiem złośnic. Tak. Jedna, każda druga chce tu pokazać, że nie jest zmęczona. Stoją mocno na nogach. Nie. Dodać, że Joanna Jędrzejczyk przegrała na zawodowych ringach tylko raz. Także i to też w dość kontrowersyjnych warunkach, a ma tych walk stoczonych prawie 30. Także no naprawdę jest to wysokiej klasy zawodniczka i Marta jest tutaj na dobrej drodze, żeby tą pasę jej przełamać. No mamy bardzo ciekawą walkę, tu wszystko się jeszcze może odwrócić. Myślę, że Marta już trochę doszła do siebie po tym high kicku. I zaczynamy drugą rundę. Niezwykle szybkie tempo tej walki. Niezwykle szybkie. I praca w klinczu. Sędzia przerywa, tak? Tutaj troszeczkę widzę, że Joanna jest silniejsza w tym klinczu. Może do niego dążyć. Świetne podwójne kopnięcie. Cały czas w ruchu Joanna Jędrzejczyk punktuje, zdobywa przód, tył, praca bardzo dobra. Świetny łokieć po obrocie, doszedł teraz do szczęki. No odczuwa Marta trudy tego pojedynku, musi przestać stać w miejscu, bo daje się tak się mówi ustawiać swojej rywalce. Rywalka świetnie wybiera moment i atakuje kombinacjami bokserskimi, kończy nogą. Wydaje mi się, że troszeczkę lepsza praca nóg Joanny Jędrzejczyk, ona, że tak powiem, unosi się cały czas nad ringiem, Marta troszeczkę bardziej twardo stąpa po tym ringu. A ja myślę, że ten high kick tutaj zebrał żniwo, Marta już nie jest tak żywiołowa jak na początku walki przed tą właśnie akcją, a Asia nam się tutaj bardzo dobrze rozkręca, że tak powiem kolokwialnie. No. Świetny lewy, prawy, kombinacja. Oj, teraz też ponowienie lewym middle kickiem. Słyszałem ten, aż mnie zabolało tutaj na konferencji. Bardzo dobry lokal. Nie wiem, czy ciebie, Wojtek, też. Zgadza się, naprawdę tu w każdy cios jest złożona cała siła. Ja może powiem taką anegdotę. Mój trener Janusz Janowski kiedyś powiedział, że Aśka Jędrzejczyk, jakby się zebrała, to by nie jednemu facetowi
nastukała tutaj i to mówię o sportowcach, o zawodnikach K1 i Muay Thai, także kopię naprawdę bardzo mocno. Świetna kombinacja zakończona prawym low kickiem. Cały czas w gazie, cały czas nie daje odetchnąć swojej rywalce. Praktycznie nie ma jednych. Akcja nie składa się z jednego uderzenia, to jest praktycznie cała seria wyprowadzona, dwóch, trzech, czterech ciosów. Jest tutaj wielka, że tak powiem, zawziętość w tych walkach kobiet. Tutaj nie ma czajenia się na jeden pojedynczy cios, jak u mężczyzn, że ten jeden cios może przekreślić całą walkę, nie? Trzeba uważać, żeby tego jednego ciosu na szczękę nie zabrać. Tutaj jednak wygrywa się tą zawziętością. Cechuje to właśnie walki kobiet. Świetny Superman Punch, bardzo trudna techniczna akcja. Dobra, widać klasę tej. O, teraz prawy prosty doszedł. Prawy prosty, tak jakby obudziła się trochę Marta. O, świetna druga runek. Naprawdę, walka jest naprawdę bardzo, bardzo widowiskowa. Tutaj za tą drugą stronę aktywowali tą walkę. Są to naprawdę dwie najlepsze zawodniczki w Polsce. Dokładnie, no mimo wszystko lepsza runda Marty. Myślę, że pierwsza runda była dla niej najcięższą rundą. W tej drugiej rundzie jakby trochę do siebie doszła. Również wydaje mi się, że ją przegrała, ale pokazała się z lepszej strony. Jeżeli nic się nie wydarzy w trzeciej rundzie, to myślę, że Joanna powinna wygrać się pojedynek, a Marta jedynych szans na zwycięstwo upatrywać. No tak, to jak zwycięstwo przez knockdown. Macy już tak, jak tak jest, że właśnie jeden moment nieuwagi, taki jak ten high kick w głowę, liczenie. Sprawia, że można w ogóle, że można po prostu już do siebie nie dojść po takim uderzeniu, kopnięciu i widzę, że Marta gdyby nie przyjęła tego kopnięcia, walka mogła być jeszcze bardziej zażarta, jeszcze bardziej wyrównana, bo do tej pory było bardzo fajnie, bardzo ładnie to wyglądało, ale teraz Joanna Jędrzejczyk ma całkowitą kontrolę. Dokładnie, ciężko będzie liczyć na to, że Marta Chojnowska odwróci los tego pojedynku, no ale no, to wszystko, jest Muay Thai, to są sporty, wszystko się walki, może wydarzyć. Się może dokładnie. Zdarzyć, cały dokładnie. Czas na to. Oj, o, teraz na przykład właśnie bardzo. Prawy prosty. Prawy prosty krzyżowy, prawy prosty. No. Przyjęła to Joanna Jędrzejczyk. Aż trysnął pot. Niesamowita kondycja obu pań. To jest trzecia runda, trzy rundy po 3 minuty, a tempo zupełnie nie słabnie. Przypomnę, Joanna Jędrzejczyk jest zawodową mistrzynią świata Federacji WKF, dwukrotną mistrzynią świata Federacji IFMA w Muay Thai, wielokrotną mistrzynią Polski, na co dzień trenuje w teamie Ernesto Hosta w Amsterdamie i tam mieszka. No, sparuje na co dzień z takimi gwiazdami jak Tyrone Spong, Ernesto Host, Errol Zimmerman. No to są nazwiska, które mówią same za siebie. Kto się chociaż trochę interesuje światowym K1, na pewno o nich słyszał. No i to ciężko mi sobie wyobrazić sparing Joanny Jędrzejczyk z Ernesto Hostem. Z tego co wiem, to słyszałem, że w ogóle nie dają jej taryfy ulgowej. Dlatego zdarzałem im, nie wiem czy to są troszkę podkoloryzowane opowieści. Myślę, ale, że są to. Ale na pewno sam trening z takimi zawodnikami myślę, że są to mity bardzo podobne. Procentuje. Na pewno procentuje, ale nie wydaje mi się, żeby nie dawali taryfy ulgowej. Myślę, że o podobnych mitach można mówić. Na pewno. Tylko w filmach, niestety. No tak, ale. A jak wiemy, że życie, to nie się film przekłada. Z Madame. Ale na pewno taryfy ulgowej nie daje jej Marta Chojnacka, która cały czas... Cały czas próbuje, cały czas szuka swojej szansy. No, dość duże tempo narzuciła Joanna Jędrzejczyk. Niesamowita i wydaje kondycja, mi się, że teraz niesamowita wydolność. Troszeczkę jakby słabnie. Marta Chojnowska cały czas do przodu napiera. No i kolejna próba high kicka, musnęło głowę. Tam minimalnie włosy te splecione w warkocz Marty Chojnowskiej by mogły być kolejny knockdown. Świetne kolano, ponowienie. I kolejny high kick, o mój Boże. Świetna walka. A
Naprawdę wspaniała technika, wspaniała technika. Świetnie się odnajduje w klinczu, robiła to już wielokrotnie, z wieloma rywalkami. Bardzo dobre techniki nożne, bardzo dobre techniki. Próba kolana z wyskoku. Wspaniały zasób technik. Obie zawodniczki prezentują się znakomicie, ale Joanna Jędrzejczyk pokazała w tej walce nie tylko wolę walki, ale też znakomitą ostatnie technikę. Ostatnie 10 sekund dla Marty Chojnowskiej. Próba backfista, no. I koniec walki. Świetna walka, świetna. Pokaz umiejętności technicznych na najwyższym poziomie. Zasłużone brawa. Widzę, że się teraz publiczność tu bardzo ożywiła. Świetna walka, jestem pod wrażeniem występu obu pań. Czekamy teraz na werdykt. Walka o tytuł zawodowego mistrza Polski WPMF. Informacje, obie panie to aktualne mistrzynie świata, które nigdy jeszcze wcześniej nie miały okazji ze sobą walczyć. Wielkie brawa dla nich. Za nami walka numer 5 w Muay Thai, kategoria wagowa do 50 kg, do 57 kg po raz pierwszy w Szczecinie walczyły panie. Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężczynią zostaje Joanna Jędrzejczyk, Arachion Olsztyn. Zasłużone zwycięstwo, tu nie było w ogóle żadnej dyskusji. Walka mogła się podobać. Raz jeszcze wielkie brawa dla pań. Wielkie brawa. Walkę podczas gali sportów walki. Myślę, że jak do tej pory najlepsza walka. Zgadza się, na pewno zasób technik, ilość uprowadzonych ciosów świadczy o tym, że... Dobra, no na najwyższym poziomie. O, chwilę dla Joanny. Super show, myślę, że najlepszy w Polsce. Dziękuję moim trenerom i kolegom z klubu. Sport. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy. Świetna walka, naprawdę. Takie walki aż przyjemnie się ogląda. Szanowni Państwo, jesteście...